Mamy prosty przepis, żeby dorobić się, żeby twój organizm uzależnił się od słodyczy, żeby dorobić się zaburzeń odżywiania, żeby być uzależnionym od toksycznego jedzenia i toksycznych produktów pełnych cukru i przetworzonych węglowodanów. Ale mamy też dla ciebie prosty przepis na to, żebyś po prostu kupowała dno, po prostu na dziko w szaleńczy sposób, w sposób niekontrolowany te przekąseczki niskokaloryczne, bo spokojnie z tego co się dowiedzieliśmy to jest tak zwana Komfortowa, taka relaksacyjna część Twojego jedzenia. Wręcz nawet okazało się, że chyba trzeba tak robić. Słuchajcie, Boom. dzisiaj hmm. o modzie, niebezpiecznej modzie. To znaczy, to ja nie wiem, jak to nazwać moda. To już chyba stało się zasadą, a nie modą. No właśnie. Bo widzimy, lubimy sobie poobserwować różnego rodzaju strony, które mówią Wam, co robić, jak żyć, żeby zdrowo i długo żyć. I co treści. Treści, które tam są prezentowane, sprawiają, że serce zaczyna bić coraz szybciej z nerwów, kortyzol szybuje w górę, bo na tych stronach, które każą Wam zajadać się przetworzonym jedzonkiem, mówiąc, że to rzekomo zdrowe, w większości przypadków jest zasada, która mówi, że 80% żywności, jedzenia, które spożywasz, to jedzenie zdrowe, ale zaraz powiemy, co to zdrowe, a 20% to jedzenie rekreacyjne i w ciągu tych 20% możesz jeść słodycze, możesz pić kole, możesz jeść fast food, możesz jeść inne dziwne toksyny, które sprawiają, że stajesz się maszyną beznamiętnie wsuwającą kolejne porcje przetworzonych węglowodanów, tylko dlatego, że nie uświadomiono Tobie, w jaki sposób na Twój układ hormonalny wpływają te produkty. I najczęściej, bardzo mi przykro z tego powodu, to idzie też z ideologią liczenia kalorii i tak zwanego deficytu energetycznego, czy deficytu kalorycznego. No bo to są dwie bardzo bliskie siebie ideologie, które niestety łączą ci sami dietetycy, którzy dali się wkręcić w złą naukę lub robią to Boże, mam, mam nadzieję, że tak się nie dzieje celowo po to, żeby sprzedać po prostu produkty nisko tak zwane niskokaloryczne i przetworzone. Mam nadzieję, że nie żyję tak, w tym świecie. To nie wiedza, to nie wiedza. E, nie żyję w tym świecie, w którym wielkie gremia dietetyczne są sponsorowane przez firmy, które produkują te wszystkie chipsiki, te wszystkie batoniki, te wszystkie no. e, jak ty to nazwałeś? Rekreacyjne jedzonka, które później mówią, że masz jeść, wręcz nawet jak nie chcesz, to masz jeść, żeby cię uzależnić. Uważaj. Wyobraź sobie taką sytuację. Nie palisz papierosów, lub paliłaś paliłeś papierosy, które ponad wszelką wątpliwość są toksyną, zwiększają ryzyko chorób serca, udaru, zawału. Yy, to zło w czystej postaci. Oczywista oczywistość. Oczywista oczywistość. Wyobraź sobie sytuację, że idziesz do lekarza dietetyka kogokolwiek po poradę i dostajesz zalecenia spokojnie, 80% twojego czasu nie pal, czyli zdrowo się prowadź, a 20% to czas rekreacyjny, możesz sobie spalić papieroska jednego, możesz sobie spalić papieroska drugiego, to jest twoje 20% i teraz zobaczcie co wtedy się dzieje. No bo już masz prawie nauk, że tak powiem, zażegnany, ale wracasz dostając takie zalecenia do nałogu, który ciebie wykańcza i jest niezdrowy. I teraz zobaczcie jakie idą za tym manipulacje. Uważajcie na to, nie dajcie się na to nabrać, bo pod tą przykrywką mówi się, że właśnie dzięki temu, dzięki tym 20%, czyli dzięki tym 20% em, powrotu do nałogu jedzeniowego, do powrotu do złej relacji, mówi się wam, że to to wam zagwarantuje dobrą relację z jedzeniem tak, i, i utrzymanie, długoterminowe i, i utrzymanie diety. długoterminowej diety, czyli z Uważajcie na to, my od tego jesteśmy, żeby was e, e, prze, przeczulać na takie sytuacje, bo to spowoduje, że Wy tego nie utrzymacie. Nie ma szans, żebyście utrzymali, jeżeli, nawet je, jeśli jeszcze będziecie szli z deficytem kalorycznym i, i sześcioma posiłkami dziennie, to gwarantujemy Wam, że nie utrzymacie. Czyli to jest takie sprytne przerzucenie winy za ewentualną. Kolejną porażkę na Was. To Twoja wina będzie, bo przecież ja mówiłam Ci, że, jest, że to będzie dobrze. Widocznie coś źle po prostu zrobiłeś. No i teraz zobacz. Wezmę dwa, dwa głębokie wdechy. Skoro fruktoza, skoro węglowodany przetworzone, na które jest miejsce w tej dziwnej zasadzie, w tym po. po... Pomylonym świecie. Skoro jest na to miejsce, a fruktoza i to przetworzone jedzenie powoduje, że czujesz pożądanie do słodyczy, że w twojej głowie układa się taka myśl: Skoro mogę, to znaczy, że nie jest takie złe. Skoro mogę, to spokojnie można z tym żyć nawet przez całe życie, pomijając już fakt, że nie można go pominąć, że twoje hormony. Odpowiedzialne za głód, sytość, przez takie produkty są totalnie rozregulowane. rozregulowane. I teraz zobaczcie, jak zmienia się perspektywa, zmieniając myślenie do takich produktów. Bo po pierwsze, jasne, ciężko to zrobić z dnia na dzień i też nie jesteśmy zwolennikami, żeby wyrwać, wyszarpać, wrzucić do kosza bez analizy w umyśle Twoim. Ale jak zmienia się perspektywa, kiedy już wiesz. Bo tak jak z papierosami, cukier to toksyna tak samo uzależniająca i dająca konsekwencje zdrowotne nawet gorsze niż papierosy. Myśląc o słodyczach i przetworzonych węglowodanach w tej kwestii i w taki sposób, mówisz sobie tak, dobrze, mm -hmm. będę teraz robiła wszystko żeby z czasem je wyeliminować. Wiem, na początku nie będzie to proste, ponieważ jestem uzależniona, tak jak my byliśmy uzależnieni od przetworzonych węglowodanów, ale ta myśl, że to jest szkodliwe dla mnie, sprawia, że próbujemy i w konsekwencji redukujemy. W 99%, nie dając sobie przyzwolenia na jedzenie sudy, czy to tak, jakbyś dał sobie przyzwolenie na wypicie setki alkoholu, kiedy byłaś uzależniona, albo zapalenie papierosa, kiedy byłeś nałogowcem. Papierosów. Czyli to jest ta właściwa droga, czyli podejście do tych przekąsek, do, do w ogóle tej ideologii liczenia kalorii, w ten sposób, że nie możemy tutaj pobłażać, musimy iść zero-jedynkowo, ale robiąc to zgodnie z fizjologią, robiąc to zgodnie z nauką tego, jak działają hormony, możesz być spokojnie długoterminowo, że w którymś momencie Twoje hormony się zresetują na tyle, że ty nie będziesz w ogóle myśleć o słodyczach, a wiedząc, że. Byłaś, byłeś uzależniony od tych wysokowęglowodanowych przetworów, to to jest tak jak ja. Będziesz zakładać, jak ja uzależniony byłem od papierosów. No, nie, nie chcę po pierwsze, bo mnie nie ciągnie, dobrze to zrobiłem, po prostu jestem niepalący. Ale też nie chcę dostawać takich argumentów od mistrzów e, motywacji, że mam, mam wręcz, mam wręcz palić 20% swojego wolnego czasu. Czyli co, mam 5 papierosów teraz palić sobie codziennie i myśląc, że jestem dalej e, wolny od na Nałogu? No, chyba oszaleliście. Nie doszedłem do tego, do pięknego życia i nikt mi tego pięknego życia nie zrujnuje. Dlatego radzimy Wam. Słuchajcie rozsądnych argumentów, wczuwajcie się w swój organizm i słuchajcie, nie dajcie przerzucić winy za złe zalecenia na Was, żebyście nie, nie, nie dali się po prostu wrobić. Dobra, spokojnie, spokojnie. Możecie Ech. się potykać, popełniać błędy. Też tam byliśmy. Dacie radę. Tylko uświadomcie sobie to, co mówiliśmy. Wtedy perspektywa inna, lepsza sprawia, że długoterminowo utrzymacie te zalecenia. Ten piękny styl życia, który sprawia, że dłużej będziecie żyć. Walnijcie w kciuka i zasubskrybujcie kanał. Cześć.